Okej, dobra, więc problem już naprawiony. Nie mogłem ruszać do góry i do dołu, co bardzo mi przeszkadzało w rozglądaniu się. No ale już jest po problemie. O Boże, świątynia wody. A ja mam ze sobą Stalowobrodego i Patty. Piękniej być nie może. Zaraz zabijemy. Mare. Przeciwstawisz mi się znów. Jeszcze zobaczymy. No i dobra. Trzeba teraz szybko orientować. Pozwólcie, że nie będę nic mówił podczas walki, bo to jest, jakby nie patrzeć, sama Mara, czyli najgorszy złon w tej krainie. To też chcę być mega skupiony. O boy, o boy, o boy. Co ona robi? Wolę się odsunąć. A, piaskowe diabły? No proszę cię, Maro. Wysyłasz na mnie bodki. No fakt, trochę dostajemy od nich, ale to nie jest nic groźnego. Piękne finishery na sam koniec. Wow! Ej! Nie w szczepionkę, ha ha ha. Dobra. This is Sparta. Już na pewno nie. Nie tym razem. Więc jak sami widzicie, zło zostało ostatecznie unicestwione. My jako główny bohater uratowaliśmy świat. Jak to zwykle. Gra zajęła mi... Sam nie wiem, powiem wam szczerze, ile gra mi zajęła podczas przejścia jej razem z wami. Zresztą chyba mogę to nawet zobaczyć w zapisie. Liczba godzin 37, 38, bo 54 minuty, czyli 38. Ach,
materiałach jest, w nagranych materiałach widnieje liczba 29, no 30 godzin powiedzmy, ponieważ sporo scen wycinałem, takich nudniejszych przechadzek z punktu A do punktu B. Ach, gdy pierwszy raz przechodziłem grę, zajęło mi to 40 godzin. No i sądzę, że powinniśmy to uwzględnić, ponieważ człowiek, gdy pierwszy raz przechodzi grę, to właśnie często się myli, szuka tam, gdzie nie trzeba i tak dalej. Także w sumie Risen 2 zajmuje około 40 godzin, może niecałe 40 godzin gry, co jest według mnie doskonałym wynikiem. Naprawdę. Bardzo dobrym wynikiem. Okej, zanim zakończymy i pożegnamy się, pogadamy jeszcze z wszystkimi, oczywiście Patty jako ta najważniejsza zostanie na końcu. Wielka bitwa! Złe kurwienie żyją! Mam nadzieję, że tak już zostanie. Mata zakończył wielką podróż? Jeśli tak nazywasz uratowanie świata, to tak. Ale podróż Jafara jeszcze nie skończona! Mam znaleźć aurikulki? Nie ma aurikulki! Niedobrze, zły! Ha, przynajmniej przeklinasz lepiej niż większość piratów. Znajdziemy to, nie bój się. Tak, pocieszmy go. Znajdziemy to, nie bój się. Znajdziemy? Znaleźć nie problem. Jafar znalazł aurikulki dawno temu. No kurwa! Naprawdę? Dlaczego mi nie powiedziałeś? Ale Jafar nie może go zdobyć. Czemu nie? Bo ma go Mata, a Jafar nie chce brać od Mata. Mam twoje aurikulki? Źle kraść od Mata. Źle. A co to w ogóle jest? Cenny skarb Mata. Bardzo cenny. No kurwa. Kapelusz Mata. Mój kapelusz? Należał do Stalowobrodego, największego skurczybyka wśród piratów. Teraz należy do Mata. On teraz największy skurczybyk. Kapelusz najcenniejszy skarb, jaki Jafar może sobie wyobrazić. Chce, Jafar chce. No i dobra. I teraz stoimy przed wyborem, czy oddać kapelusz Stalowobrodego Jafarowi. Cała ta wyprawa tylko po to? Mata myśli jak hobby, a nie jak gnom. Jeśli cię to uszczęśliwi. Jafar ma aurikulki! Od jak dawna to wiesz? Skoro płyniemy na Takarigue, to niech wie, że Mata pewnego dnia otrzyma aurikulki Jafara. Nie wiedział, co to takiego, ale teraz już wie. No kurwa! Dlaczego od razu nie powiedziałeś? Jeśli go chcesz, jest twój. Ty da Jafarowi? Mata mądry i hojny skurwiel. Jasne. Nie jesteś już moim piwi. Od teraz jesteś dorosłym gnomem i możesz mówić na siebie Mata. O! Juhu! Granne topola famosa! Wielka radość! Cieszę się, że sprawiłem ci radość. Płyniemy teraz na wyspę Jafara? Nie tak szybko. Najpierw trzeba coś zrobić, pamiętasz? No to wkrótce, co? Wkrótce! Ty najlepszy przyjaciel Jafara, odważny i mądry skurwiel! Dobra, zatem Jafar jest już w pełni zadowolony, ponieważ otrzymał swój aurikul. Jej moce wudu były bardzo silne. Na szczęście niewystarczająco silne. Dobrze byłoby je poznać. Chcesz umieć zmienić się w Krakena? Nie. Jej wudu tkwiło w jej słowach. Naprawdę? Chyba nie braliśmy udziału w tej samej bitwie. Inni walczyli w jej imieniu. To jej największa siła. Czy właśnie poparłaś niewalczenie? Zmieniłaś się. Być może. Odkładasz na bok straszne ambicje wudu. To dobrze. Dziękuję. Powinniśmy iść to złe miejsce. No już nie jest takie złe. Okej, następny. No, może pogadamy sobie z Połkińcem. Demon nie żyje. To najlepsza wiadomość. Cieszę się.
Ja też, ser. Jak najbardziej. Co teraz? Płyniesz do domu i czekasz na medal od Inkwizycji? Po uwolnieniu cię i skradzeniu ich statku? Raczej na sąd polowy. Poza tym myślałem raczej o przygodzie. Może jeszcze jest dla ciebie nadzieja. Zrobimy z ciebie pirata. Musisz być spadkobiercą Stalowo-Brodego. On też nigdy nie odpoczywał. Może. Żadne może, chłopie. Teraz jesteś piratem. No, sądzę, że piratem to my jesteśmy od dobrych 30 paru godzin. No, skrzynia, spójrzmy. A cóż takiego kryje się w ostatniej skrzyni w grze? Standardowy bubel. Dobra, pogadajmy sobie z Eldrickiem. Jestem z ciebie dumny, chłopcze. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Wiedziałem, że można na tobie polegać. Teraz Morza Południowe są wolne od najgorszego. A wszystko to dzięki mnie, tak? Skromność. Cecha prawdziwego bohatera. Co teraz zamierzasz? Udam się do Kaldery, jeśli los mnie tam zaprowadzi. Zawsze chciałem odwiedzić tamtejszą bibliotekę. Podobno jest wyjątkowa. Jeszcze więcej ksiąg i nauki? Tylko na tym ci zależy? Jeśli moja skromna wiedza może pomóc w utrzymaniu równowagi na tym świecie, to owszem. Nastała nowa era pokoju. To brzmi... nudno i monotonnie. Nie martw się, przyjacielu. Na tym świecie nic nie trwa wiecznie. Dokładnie. No i co, Kostuch? Nie zjadła nas! Najgorsze minęło! Teraz przestaniesz twierdzić, że mój los jest przesądzony? Wciąż czeka cię śmierć, ale chodźmy stąd. Jak się czujesz? Czuję się nasycony. Koniec wizji. Dużo zrobiłeś dla Kostucha. Wszystko, bylebyś się zamknął. To dobry statek, ale można by tu coś ulepszyć? Nie chcę słyszeć żadnych twoich sugestii. Ale skoro tak... Okej. Okay. Widzę tu jeszcze Stalowo-Brodego. Przynajmniej jego duch tutaj stoi. Mogę z nim zamienić dwa słowa? Piękna walka, chłopcze! Choć ja pewnie poradziłbym sobie lepiej. Z pewnością. Nie wątpię. Niektóre z moich bitew stały się legendą. Ale to jeszcze nie koniec. Są jeszcze ci zdradzieccy kapitanowie, pracujący dla Mary. Czas policzyć się z tymi zawsionymi łazęgami, co? Są już martwi. Naprawdę? Oby piekło pochłonęło ich duszę. W takim razie z kim teraz walczymy? Jesteśmy przecież na Morzach Południowych. Na pewno ktoś się znajdzie. Jeśli oni nie przyjdą do nas, my przyjdziemy do nich. Dobry z ciebie chłopak, chłopcze. Pirat też niczego sobie. Nie masz przypadkiem narzeczonej, co? Jakby co, mam przecież córkę. Patty? Chyba coś o niej słyszałem. Naprawdę? To świetnie, chłopcze, świetnie! To cicha, potulna dziewczyna. Na pewno się polubicie. Też tak myślę. W takim razie umowa stoi. Na co czekasz, piracie? Postawić żagle! Jest. Pora pogadać z ostatnią osobą w tej grze. No i bądź co bądź najważniejszą dla nas. Tak jest. Patty. Widzisz? Mówiłam ci, że zrobię wszystko, abyś pokonał Marę. Mówiłem, że nie można tracić ducha. Okazuje się, że to wszystko było całkiem proste. Gdyby to było proste, każdy mógłby to zrobić.
Tak czy siak cieszę się, że udało nam się wyjść z tego cało. Co mam teraz zrobić? Bądź kapitanem! Po takiej bitwie powinieneś powiedzieć członkom swojej załogi kilka słów. To dużo prostsze niż walka z potworem. No już to zrobiłem. Masz rację. Porozmawiam z załogą. Dobrze. Przyjdź do mnie, jak skończysz. Będę na ciebie czekać. Okej, zatem Patty udaje się na statek i pewnie, kiedy już przyjdzie na ów statek, będziemy mogli odpłynąć raz na zawsze. Ach, zanim ona tu dojdzie... Jafar teraz! Aha, czyli czekajcie, już wszystko... To... Tak, więcej nie pogadamy. No, zanim tu przyjdzie, to jeszcze powiem wam kilka słów. Walka z Marą okazała się prosta, naprawdę bardzo prosta. Nasłała na nas tylko diabły piaskowe i praktycznie to tyle. Nie wiem, czy to jest zależne od poziomu trudności. Gram teraz na średnim. W ogóle całą grę przeszedłem na średnim. Może powinienem na trudnym, nie wiem. W każdym razie, Patty już jest. A nas już nie ma. Było naprawdę miło. Dzięki ludziska i do zobaczenia. Tak jest. W porządku. Wystarczy. Czas się stąd zbierać. Zgoda. Wynośmy się stąd. Ale muszę coś powiedzieć, zanim pójdziemy. O co chodzi? Wiem, że czasem, właściwie przez większość czasu, nie jest ci ze mną łatwo. Ale chcę powiedzieć... Tak? Dziękuję. Nie mówię tego często.
Dobrze zrobiłeś. Lepiej niż się spodziewałam. Lepiej niż się spodziewałaś? Po wszystkim, co zrobiłem? I zrobiłeś to całkiem sam, tak? Dobrze, rób jak chcesz. No jasne. Przecież ty nie umiesz przyjmować komplementów. Będę staromodny. Ale komplementy powinny komplementować. Mam cię obrazić? Za dużo pijesz. Jestem piratem. Taki zawód. W porządku, więc śmierdzisz jak stara beczka rumu. Mnie smakuje. No jasne. Chyba wytarzam się w moim smrodzie pod pokładem. Idiota. To słyszałem. Psi? Daj spokój. Rozejm. Bądźmy przyjaciółmi. Możesz nawet mieć ostatnie słowo. Uważasz, że jestem tak małostkowa, że tego potrzebuję?